Witam Państwa, chciałem powiedzieć kilka słów na temat materiału Diffuse, który działa w renderze Cycles. Przełączmy się zatem do normalnej sceny, w której będziemy mogli wykonać kilka testów tego właśnie materiału. Na początku dodam sobie do sceny kostkę i tę kostkę ustawię w tradycyjny już sposób na jakimś obszarze sporego plane'a. To pozwoli mi obserwować cień i ewentualnie mieć wrażenie jakiegoś choćby przejściowego naturalizmu. Dodatkowo do tej kostki dodam materiał. Ten materiał początkowo w renderze Cycles jest domyślny, a więc nie ma żadnego tak naprawdę, chociaż jak spojrzeć na listę, to mam tutaj jakiś materiał, który przygotowałem wcześniej. Ten materiał jest zwykłym materiałem, najbardziej domyślnym, właśnie tym Diffuse, o którym chciałem w tym tutorialu powiedzieć. Widzimy, że ten materiał składa się z noda, który jest jednym, który ma tylko jedno wyjście, to jest właśnie ta funkcja dystrybucji, scatteringu, jakiegoś tam dwukierunkowego. Natomiast wejście do tego noda to są trzy wartości, każda jest innego typu. A więc mamy wartość, która jest wartością RGB. Możemy włożyć tutaj przestrzeń trójwymiarową kolorów. Możemy także włożyć tutaj przestrzeń dwuwymiarową bieli i czerni. Oraz możemy włożyć sobie przestrzeń wektorową do tego noda. I teraz każda z tych przestrzeni działa w różny, chociaż za każdym razem dosyć ciekawy sposób. Pierwsza modyfikacja takiego materiału, którą możemy zrobić, to zmiana jego koloru. Aby zmienić kolor, wystarczy kliknąć tylko w pole z kolorem i wybrać sobie jakiś inny kolor. I od razu mamy na podglądzie widoczną zmianę koloru. Jednakże widać przy okazji, że podczas renderowania w czasie rzeczywistym w podglądzie ten kolor jest, natomiast w widoku 3D tego koloru nie ma. Można zaradzić takiej sytuacji, jeżeli kolor sobie zmienimy w ustawieniach tego materiału. Otóż ten materiał, o wdzięcznej nazwie materiał teraz, ma takie pole jak Settings. W Settings możemy zmienić kolor materiału, który widać w viewporcie, ale nie jest to widok renderowany, tylko taki normalny w trybie solid. Jeżeli wybiorę sobie stąd również kolor zielony, to wtedy mój materiał będzie również zielony w oknie 3D. Mogę również wybrać kolor czerwony i wprowadzić kogoś w błąd. Czerwony materiał będzie się renderował na zielono i wtedy można dochodzić, co się stało. Niemniej jednak jest to polecane z tego względu, że łatwiej się zorientować na scenie, który z obiektów jest który. Teraz poza zmianą koloru mogę wprowadzić do tego pola jakąkolwiek informację pochodzącą z innego źródła. I teraz to źródło może być praktycznie rzecz biorąc dowolne. Mogę wyjąć sobie stąd praktycznie rzecz biorąc dowolnego noda, no i tego noda użyć jako wejścia do mojego koloru. W tym momencie nastąpi konwersja danych, którą tutaj pakuję. Na przykład weźmy sobie wartość czegoś takiego jak Texture Coordinate. Jest to nod, który zawiera w sobie informacje na temat koordynatów tekstury, którą mogę nałożyć na obiekt. A więc są to dane, które z definicji są danymi wektorowymi. To są kierunki, w których nakłada się tekstura. Jeżeli takie dane wektorowe spróbuję połączyć z wejściem kolorowym, to w tym momencie nastąpi ich konwersja. I konwersja będzie odbywała się w taki sposób, jak to już w Blenderze z innych nodów znamy, że kierunek X będzie zamieniony na kolor czerwony, kierunek Y na kolor zielony, a kierunek Z zamieni się na kolor niebieski. Zresztą najlepiej to obserwować, oglądając te koordynaty. No już widać, jak to działa. A więc mamy w kierunku X rosnące natężenie koloru czerwonego i ten czerwony kolor jest najsilniejszy, prawdopodobnie gdzieś tutaj na środku, o ile się nie miesza z jakimiś innymi jeszcze. W lewo idąc mamy rosnące natężenie koloru niebieskiego, akurat nie wiem dlaczego, być może dlatego, że czerwony jest tutaj bardzo słaby, natomiast niebieski jest zawsze jakiejś wartości, dlatego że mamy go ponad osią, zresztą możemy obniżyć troszeczkę nasze tło i zobaczymy, jak wygląda kostka w całej okazałości. O, tak właśnie wygląda. Tak czy inaczej, bez wnikania dokładnie, co oznaczają te wszystkie barwy, mamy tutaj konwersję kanału, który jest daną wektorową, na kanał, który jest daną trójwymiarową i zawiera kolor. Jeżeli wybiorę sobie stąd jakiś inny rodzaj danych i podłączę do kolorów, to te dane kolorowe oczywiście zaraz się konwertują na jakieś inne, znaczy te dane wektorowe konwertują się na inne wektory. Proszę zwrócić uwagę, że chociaż prawdopodobnie wielu z Was już wie, że Cycles najchętniej i z definicji lubi pracować na danych UV, to podłączenie danych o mapowaniu UV, czyli danych wektorowych o rozkładzie tekstury na obiekcie, nie prowadzi do dobrych wyników w tym momencie. Jest tak dlatego, że nasz obiekt, czyli ta kostka, nie ma żadnych sensownych danych UV. Jeżeli kliknę w Object Data, widać, że nie ma żadnej UV mapy. Jeżeli jakąś dodam, w tym momencie natychmiast pojawia się tutaj prawidłowo zmapowana tekstura i ta tekstura pochodzi właśnie z danych UV skonwertowanych na kolory RGB. No i teraz kombinując, mogę dalej podłączyć sobie dane na przykład obiektu. To są rzeczywiste współrzędne, które ma obiekt. Mogę podłączyć sobie dane z kamery, a więc położenie kamery będzie decydowało o tym, jakiego koloru jest ta kostka. Mogę także mieć dane okna,
które wyglądają w ten sposób i oczywiście dane związane z odbiciem. Odbicie również jest wyrażane poprzez wielkości wektorowe. I teraz jeżeli bym taką kostkę spróbował poprzekręcać, to różne kierunki odbicia będą się mapowały na różnego rodzaju kolory. Całkiem świetna sprawa, ale działa tylko dlatego, że ta funkcja jest na tyle inteligentna, że dane wektorowe skierowane do kanału z kolorem jest w stanie przeliczyć na kolory. Właśnie w myśl tych trzech barw tutaj. Środkowy parametr, czyli tak zwany roughness, jest to parametr związany z szorstkością powierzchni. Między innymi możemy ten parametr zwiększyć i spowodować, że będzie wtedy nasz shader liczył powierzchnię naszej kostki tak, jakby ona była bardzo szorstka. Co więcej, ten roughness ustawiony na 0 symuluje shader znany nam z Blendera jako shader lambertowski. Był taki shader, ten taki najbardziej podstawowy. Natomiast ten, który mamy z roughnessem ustawionym na 1, jest najbardziej podobny do blenderowego shadera nazywanego Oren Nayarem. Odsyłam tutaj do wcześniejszego tutoriala, o tych shaderach wspominałem wcześniej, z tym, że one dotyczą tego blendera w wersji internal. I to można wyczytać na wiki. Jeżeli macie gdzieś uruchomioną przeglądarkę, warto sprawdzić, jak ten nasz shader się zachowuje. No i mamy tutaj napisane, że wejście określające ten parametr roughness dla zera przypomina ten shader lambertowski. Ewentualnie wyższe wartości są dopasowane bardziej dla czegoś takiego jak Oren Nayar. Teraz działanie tego shadera jest o tyle fajne, że on liczy rozproszenie świata po całej powierzchni. Tak jak to widać było w przypadku naszej zielonej kostki, a tutaj na tym rysunku. Jeżeli promień światła pada na naszą powierzchnię, to ten shader oblicza, stosując takie specjalne równania opisujące mikronierówności, oblicza po prostu rozproszenie naszego świata i to światło rozprasza się równomiernie we wszystkich kierunkach. Tutaj mamy jeszcze ładne porównanie dwóch takich shaderów. No i można zobaczyć, że rzeczywiście one się troszkę różnią, chociaż w przypadku tego Oren Nayar trudno dostrzec tutaj jakieś takie gradacje cienia czy cokolwiek bądź. Tak to wygląda w tym przypadku. Ostatni parametr to jest parametr związany z wektorami normalnymi, które pomagają obliczać światło rozpraszające się po powierzchni naszego obiektu. Jeżeli wziąłem jakiekolwiek dane wektorowe, no na przykład właśnie taki normal na przykład i wstawił do tego miejsca, to nie widzę, żeby się cokolwiek zmieniało. Tutaj natomiast już pewne zmiany widać. I teraz normal określa tak jakby pochylenie powierzchni w stosunku do padającego na nie światła. Także jeżeli powierzchnia jest bardzo przechylona, światło pada pod wielkim kątem, czy też pod niewielkim właśnie kątem na tę powierzchnię i w tym momencie światło jest o wiele słabsze. Stosując odpowiednie mapy wektorowe dla powierzchni, mogę uzyskać różnego rodzaju zniekształcenia światła, które na tą powierzchnię padają i co za tym idzie, wymapować na przykład nierówności lub też jakieś inne rzeczy. Z tym, że nierówności mapuje się troszeczkę inaczej. Nierówności mapuje się za pomocą takiego wejścia jak displacement w ogólnym nodzie generującym nasz materiał. A więc ten diffuse mamy względnie może omówiony, natomiast powiedzmy sobie jeszcze o tym, co jest tutaj tym volume i co jest tym displacementem. Jeżeli przełączę na przykład mój surface, czyli powierzchnię, na volume, w tym momencie jak widać nic ciekawego się nie renderuje. A to z tej przyczyny, że w tej wersji Blendera Cycles nie potrafi jeszcze renderować materiałów przestrzennych. Natomiast gdyby potrafił i gdybym dostarczył mu specjalne shadery czy też funkcje, które zawierają dane przestrzenne, to ten kolosek powinien zamienić się na coś w rodzaju mgły. Blender Internal potrafi to już robić, natomiast w Cycles ta funkcja jeszcze oczekuje na implementację najprawdopodobniej. Displacement z kolei jest zestawem danych, które określają nie samą powierzchnię, ale nierówności powierzchni. A więc jeżeli wprowadzę tutaj jakąś teksturę, dajmy na to, czy też cokolwiek, co będzie miało zróżnicowany kolor, to różnice tego koloru będą na zasadzie mapy wypukłości mapować się różnie i światło tutaj będzie obliczało się w różne ciekawe sposoby. Aby to pokazać, spróbujmy do naszej tekstury dodać, czy też do naszego materiału, spróbujmy dodać jakąś teksturę. Biorę sobie menu, Shift A, aby je włączyć i wybieram teksturę. I pierwsza tekstura, którą dodam, to może być Image Texture. Pierwsza z listy. Image Texture może działać na różne sposoby. Może to być film, może to być zwykły plik, mogą to być tekstury generowane i jeszcze inne rzeczy. Ja wybiorę sobie jakąś zwykłą teksturę, którą być może najprościej byłoby stworzyć. Na razie, jeżeli połączę te dwa wejścia, nic ciekawego się tu nie wydarzy. Podzielę sobie teraz ekran na pół, dodam edytor UV i w tym edytorze stworzę nową teksturę, którą nazwę sobie, no na przykład Untitled, tak jak jest, dam jej rozmiar 512x512 i określę, aby ta tekstura była gridem kolorów, color grid. W tym momencie dostaję taką ładnie wyglądającą teksturę. Teraz taką teksturę mógłbym dodać do mojego diffuse shadera. Ale takiej tekstury na razie, o mam ją tutaj, wybiorę ją sobie z listy, dodam, połączę. Jak się okazuje, moja kostka robi się natychmiast różowa.
Jest to pewien problem, ponieważ moja tekstura tak naprawdę jest kolorowa. Dostałem jednak różową kostkę. Problem ten bierze się stąd, że tak naprawdę ta tekstura tutaj nie jest dostarczana do mojego shadera Diffuse. Aby dostarczyć tę teksturę, muszę ją na początku zapisać. Ona teraz nie jest zapisana, ponieważ przy menu Image w dolnej części ekranu widzę gwiazdkę. A więc zapisuję swoją teksturę jako Image. Mam tutaj już wcześniejszą wersję, gdy sprawdzałem, jak to działa. I teraz, proszę bardzo, mam już zapisaną teksturę i elegancko ją widać. Mam nadzieję, że to jest dosyć czytelne. No i teraz tak, ta moja tekstura to jest tekstura płaska. Jeżeli bym taką teksturę zamiast do koloru włożył bezpośrednio do displacement, otrzymałbym mapę wypukłości, którą mogę sobie obserwować właśnie w taki sposób. Jest to najprostszy możliwy sposób na zrobienie mapy wypukłości, czy też w ogóle jakichś zaburzeń geometrii, które można mieć nałożone na obiekt. Jednocześnie cała moja tekstura jest idealnie zielona. Jeżeli ustawię jakiś kolor biały, czy też szary, no to mam tutaj widoczną szarość z wytłoczeniami. Roughness zmienię jeszcze. No i tak wygląda mój obiekt. Oczywiście w ten sposób się nie robi wypukłości. Aby zrobić wypukłości na teksturze, i dotyczy to nie tylko shadera Diffuse, ale również wszystkich innych, powinienem tę teksturę skonwertować na kolor biało-czarny. Robię to za pomocą kolejnego noda. Ten nod znajduje się w konwerterach. Jest taka grupa konwerter. Dodaję sobie nod o nazwie RGB to BW. BW tak naprawdę. Więc kolory RGB, czyli Red, Green, Blue do biało-czarnych, Black and White. Dodaję takiego noda, wstawiam go pomiędzy ścieżkę i teraz dopiero mam rzeczywiście takie dane, jakich spodziewa się to moje wejście displacement. Aby dodatkowo mieć jeszcze pewną kontrolę nad tym, jak ten displacement jest silny, przepraszam, wystarczy dodać jeszcze jeden nod, który jest taką dość powszechnie spotykaną praktyką, przynajmniej w tym rendererze, który jest nodem związanym z matematyką. Wystarczy tylko, że to moje deformacje, czyli białe i szare i czarne obszary w teksturze, pomnożę przez jakiś czynnik, aby uzyskać ich silniejszy wpływ na deformację samej tekstury. Aby to zrobić, wystarczy, że wybieram sobie zamiast operacji dodawania, operację mnożenia i jeden z tych kanałów zamieniam na jedynkę. Weźmy sobie na przykład tutaj jedynkę, a do tego górnego kanału podłączmy wartość, którą chcę przemnożyć. W efekcie ten nod będzie mnożył wartość otrzymaną dla każdego punktu w mojej mapie kolorów skonwertowanych na barwy biało-czarne przez 1. Jeżeli teraz taki display podłączę, to dostaję dokładnie to samo, co miałem wcześniej. Ale teraz mam większą kontrolę. Teraz mogę pomnożyć sobie na przykład nie przez 1, ale przez 2 tą moją mapę wypukłości. Mogę także pomnożyć tę mapę wypukłości na przykład przez 1/10, powodując, że moje wypukłości będą bardzo subtelne, będą niezbyt głębokie. Więc jest to sposób na sterowanie wypukłościami w teksturze, która w tym momencie jest zwykłą matową teksturą bez żadnych specjalnych połysków czy efektów specjalnych. Tak można elegancko sobie to zorganizować. Dodatkowo z tej tekstury mogę wziąć jeszcze kanał i włożyć go tutaj do koloru, uzyskując nie tylko mapę kolorów, ale również odpowiednie wypukłości. Jeżeli pomnożę na przykład przez 5 tego typu dane, to w tym momencie obserwuję tutaj, być może gdybym miał lepsze światło, jakieś ciekawe efekty. Weźmy może tę lampę, przesuńmy ją troszeczkę bliżej i troszeczkę niżej. Zobaczymy, czy to coś da. Tutaj mam lampę. Myślę, że teraz jest troszeczkę lepiej widać, o co tutaj chodzi. Zaraz zobaczymy. No, trudno mi powiedzieć, czy to rzeczywiście dało jakiś wymierny efekt. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że widać, że ta lampa rzeczywiście działa. Jeżeli ją ustawię nad samą kostką, być może jakiś światłocień się tutaj pojawi. Zobaczmy. Ustawienia tej lampy są dosyć spore. O, może to się bierze stąd, że lampa ma wielkość 5. Jeżeli dam 1, w tym momencie powinno być to dużo bardziej widoczne. Mam teraz ostrzejsze cienie i na światłocieniu widać tutaj, że niektóre z tych krawędzi robią się jasne, a niektóre pozostają ciemne. To dlatego właśnie, że lampa je oświetla lub w jakiś tam sposób wchodzi w interakcję to światło, które jest na obiekcie. Widać także przy okazji, że ta moja mapa wypukłości jest teraz jakby nie w tą stronę. Przynajmniej takie robi się tutaj wrażenie, że te rowki wystają. Aby sprawić, żeby te rowki były schowane do środka, żeby rzeczywiście pojawiły się tu wgłębienia, a nie taka odwrócona mapa, wystarczy tylko przemnożyć wszystkie wartości przez minus 5, aby uzyskać ich odwrócenie. No i jest to sposób kontroli wypukłości na materiale. Mam nadzieję, że sprawa jest jasna, będziemy z tego często korzystać. I to jest w zasadzie wszystko, czy też większość tych rzeczy, które można powiedzieć o samym shaderze Diffuse. W takim razie, jeżeli coś pozostało do wyjaśnienia, myślę, że możecie się o to zapytać w komentarzach, a ja tymczasem kończę i dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.